Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Sport w regionalnej telewizji lubuskiej. Jan Ratajczak, zapraszam. Przełamanie z Telmetu w hicie czwartej kolejki Tauron Basket Ligi. Zielonogórzanie przy wsparciu własnych kibiców ograli AZS Koszalin 91-79, przerywając tym samym serię swoich porażek i zwycięstw akademików, którzy wypadli z grona niepokonanych. Na trybunach hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego 4000 gardeł. Wiara i nadzieja w zwycięstwo, które grubą kreską oddzieli tydzień niepowodzeń z Telmetu. Nie mniejsze pragnienie wygranej graczy z Telmetu, a okazja do przełamania czarnej serii w starciu z jednym z kandydatów do zdobycia tytułu była idealna. Dobry start zapewnił Telmetowi Aaron Cel, który rozpoczął mecz od 7-punktowej zdobyczy. Gospodarze po tym trafieniu prowadzili 9-4, ale dwa razy celnie za trzy odpowiedział Goran Vrbanc. To był początek dobrego okresu gry AZS-u, który dał akademikom przewagę 20-14. Stelmet jeszcze przed pierwszą przerwą zdołał zmniejszyć stratę do trzech oczek. Wszystko co dobre szybko się kończy. Już w drugiej kwarcie przekonał się o tym Igor Milicic i jego zespół. Do stanu 32-31 na korzyść Telmetu nic nie zapowiadało dramatu AZS-u, który zakończył pierwszą połowę meczu. Koszalinianie tylko w ostatnich trzech minutach drugiej partii zanotowali 5 strat, co pozwoliło zielonogórzanom zdobyć 12 punktów bez odpowiedzi rywali i osiągnąć prowadzenie 44-31. Kapitan biało-zielonych zaznacza, że była to zasługa dobrej gry w obronie. Graliśmy na pewno mądrze wtedy, bo zbudowaliśmy przewagę wielu osobistych, także, ale naprawdę obrona była całkiem niezła przez cały czas. Po powrocie z szatni dalej dominował Stelmet. Po trafieniu Quintona Hosleya przewaga gospodarzy wzrosła nawet do 20 punktów. Mimo starań Quintela Woodsa, AZS od tego momentu do zakończenia trzeciej kwarty odrobił tylko punkt, a Stelmet cieszył się z prowadzenia 67-48. W czwartej kwarcie goście próbowali zmienić niekorzystne dla nich losy meczu, który wyraźnie był już poza ich kontrolą. Zielonogórzanie oddali 7 punktów przewagi, ale zatrzymali to, co było dla nich najważniejsze. Przede wszystkim potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Ostatnio przegraliśmy 3 mecze z rzędu, dlatego też weszliśmy w to spotkanie z niezłą energią, zarówno w obronie, jak i ataku. Świetnie zagrali chłopaki z ławki. Wydaje mi się, że to jest koszykówka, jaką powinniśmy grać. Mieliśmy dużo strat, mieliśmy dużo nieporozumień w ataku, jak i w obronie. Pozwoliliśmy zawodnikom na to, na co nie chcieliśmy. Nad tym pracowaliśmy przez cały tydzień, widocznie niewystarczająco. Stelmet ograł jednego z głównych rywali w walce o medale i pokazał to, czego zabrakło przed tygodniem we Wrocławiu. Steve Bird już nie tylko punktował, ale także asystował. W sumie 6 razy. To przyniosło dużą korzyść całej drużynie, podobnie jak 16 oczek i 7 asyst kapitana oraz dobre zastępstwo Arona Cela, Daniela Johnsona i Szewona Trautmana podczas nieobecności kontuzjowanego Adama Chrycaniuka. Pierwszego zwycięstwa w sezonie doczekali się zielonogórscy szczypiorniści. AZS niespodziewanie pokonał wicelidera tabeli KSSPR Końskie 26-25. Akademicy zdobyli 2 punkty i nie zamykają już pierwszoligowej tabeli. Szczypiorniści AZS-u po 5 porażkach i wywalczonym remisie znaleźli się w głębokim kryzysie i już na początku sezonu spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Jeśli akademicy mieli udowodnić, że jeszcze nie czas ich skreślić na dobre, nie mogli wybrać lepszego momentu. I w obronie, i w ataku nam się gra nie układała. I dlatego ten mecz był
na styku, bo praktycznie no, przewaga dwóch bramek to nie jest żadna przewaga w piłce ręcznej. KSSPR od początku spotkania miał problemy z rozgryzieniem obrony Zielonogórzan. Po kwadransie gry był remis 6-6, a na dwie minuty przed zakończeniem pierwszej połowy trzy bramki prowadzenia uzyskał AZS. Niestety, mimo że przed zejściem do szatni akademicy grali w przewadze i mogli zwiększyć prowadzenie nawet do 5 bramek, to Koneczanie w osłabieniu wyrównali. Jeszcze przed przerwą biało-zieloni zdołali zanotować jedno trafienie, dzięki czemu po pierwszej połowie prowadzili 15-14. Liderem Zielonogórzan był Łukasz Łuka, który po 30 minutach miał na swoim koncie 5 trafień. To nie jest tylko mój wkład, chłopaki dali z siebie 100%, zarówno w obronie, jak i w ataku. Akcje wychodziły składnie. W drugiej połowie również przeważał AZS, ale tylko do 40 minuty spotkania. Przez kolejne 5 minut gospodarze nie potrafili znaleźć sposobu na bramkarza KSSPR-u. Goście wykorzystali kryzys biało-zielonych, wyrównali, a przez kolejne 5 minut zbudowali 3-bramkowe prowadzenie. Kolejny fragment gry, AZS wygrał 3-1 i na tablicy wyników ponownie mieliśmy remis, tym razem po 23. Mecz rozpoczął się od nowa, goście szybko zdobyli 2 trafienia i wydawało się, że losy meczu są przesądzone i do niespodzianki nie dojdzie. Jednak tego wieczoru akademicy nie chcieli na to pozwolić. Na remis po 25 trafił Wojciech Matuszak. Akcję gości obronił Marek Długosz i AZS miał piłkę meczową. Na 5 sekund przed końcową syreną wykorzystał ją Michał Nieradko. Przy szafrana zapanował szał radości. W końcu musiała się kiedyś ta zła pasa skończyć, no i udało się. A że do tej pory zdobyliśmy tylko jeden punkt, to nie znaczy, że my jako zespół prezentowaliśmy się bardzo słabo, bo w każdym tym meczu, co nawet przegrywaliśmy 6-7 bramkami, to do 50 minut, troszkę może dalej, mecze były wyrównane. Przez to, że obrona nie funkcjonowała może tak w 100% fajnie, jak to powinno wyglądać, i mówię, nie dołożyliśmy tej cegiełki. No i na końcu wygrał zespół lepszy w końcówce, tak bym powiedział, bo gorące końcówki rządzą się swoimi prawami. Na pierwsze zwycięstwo po powrocie akademików do pierwszej ligi czekaliśmy od 19 marca 2011 roku. Wygrana miała wyjątkowe znaczenie, bo w Zielonej Górze przegrał wicelider i jeden z faworytów rozgrywek. AZS zgarnął 2 punkty i zanotował nieznaczny awans w tabeli z ostatniej na przedostatnią pozycję. W 8 kolejce Zielonogórzanie na wyjeździe zmierzą się z Wiretem Zawiercie. Roltex Zawisza pokonał SMS PZPS Szczyrk 3-0, zwyciężając kolejno w setach do 21, do 16 oraz do 15. Sulechowianki odnotowały 3. zwycięstwo za 3 punkty i w tabeli zajmują 6. miejsce. Przed zespołem trenera Marka Mierzwińskiego pracowity tydzień. Zawisza musi nadrobić zaległości. W czwartek rozegra zaległe spotkanie ligowe i w Toruniu zmierzy się z Budowlanymi, natomiast dzień później w meczu Pucharu Polski w Murowanej Goślinie zagra z tamtejszym klubem sportowym. To była ostatnia informacja w wydaniu Wiadomości Sportowych. Na teraz to wszystko. Ja zapraszam Państwa na powiększenie. Do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.